przed chwilą uczciliśmy wraz z całą Polską bohaterów Powstania Warszawskiego, bo dziś właśnie w tym czasie, w tej godzinie przypada 75. rocznica wybuchu tego powstania i polecamy Bożemu miłosierdziu i oddajemy hołd tym, którzy oddali swoje życie, abyśmy my mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam was wszystkich zgromadzonych tu w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu na comiesięcznej modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Również gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej ojczyźnie i poza jej granicami, którzy łączą się z nami w modlitwie. Sierpień to miesiąc, w którym obchodzimy też wiele świąt maryjnych. Liczne rzesze pielgrzymów, głównie pieszo, podążają na Jasną Górę do tronu naszej najlepszej Matki Królowej, aby dziękować za jej matczyną opiekę i błagać o dalszą oraz przeprosić za znieważanie jej świętego wizerunku. Również z diecezji kaliskiej wyruszy 9 sierpnia najstarsza w Polsce, bo datowana już od 382 roku, ale wcześniej już pierwsza wzmianka była 412 lat temu, piesza pielgrzymka na Jasną Górę pod nazwą Od Józefa do Maryi, od Maryi do Józefa. W sierpniu także w sposób szczególny modlimy się o trzeźwość naszego narodu, o trzeźwość polskich rodzin. Sami możemy złożyć świadectwo wiary poprzez zachowanie abstynencji, chociażby tylko w tym miesiącu. Do świętego Józefa wierni przynoszą liczne i często dramatyczne prośby o trzeźwość w ich rodzinach. Po raz kolejny gromadzimy się w kaliskim polskim Nazarecie u stóp świętego Józefa, będącej ikoną każdej chrześcijańskiej rodziny, aby czerpać wzory i siłę dla naszych rodzin. Chcemy uczyć się od świętego Józefa i jego dziewiczej małżonki Maryi czystej, prawdziwej i ofiarnej miłości. Naszej modlitwie pośredniczą obecni w znaku relikwii święta Joanna Beretta Molla, święty Jan Paweł II, święty Maksymilian Maria Kolbe, który właśnie będzie też miał swoje liturgiczne święto 14 sierpnia. Temat dzisiejszego spotkania brzmi: z pomocą Maryi i Józefa wybierz Jezusa, bo świat potrzebuje prawdziwej, czystej miłości. Nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia poprowadzi ksiądz Michał, a konferencję świadectwo na temat nie zadawalaj się przeciętnością i podróbką miłości, jaką proponuje świat, walcz o swoje szczęście, wygłoszą Aldona i Łukasz Górniccy z Ruchu Czystych Serc z Wrocławia. Rozmowę poprowadzi ksiądz prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie. Centrum naszego spotkania będzie uroczysta, koncelebrowana Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz biskup Algirdas Jurewiczus, po polsku Olgierd Jurewicz, administrator apostolski archidiecezji kowieńskiej na Litwie, i towarzyszą mu czterech kapłanów z tej diecezji. Ekscelencjo, serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby złożone i przysłane przez wiernych oraz te, które mamy w naszych sercach, szczególnie obrona poczętych dzieci i za rodziny, aby były Bogiem silne. Jest jedna intencja szczególna. Ksiądz Dariusz Szeląg sprawuje w intencji księdza prałata Józefa Mlonskiego ze Skierniewic 60. rocznicę święceń kapłańskich. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza, jego ekscelencję księdza biskupa Edwarda Janiaka, pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo. Witam biskupa Łukasza, biskupa pomocniczego kaliskiej naszej diecezji,
oraz biskupów seniorów, Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego biskupa kaliskiego i Jego Ekscelencję księdza biskupa Teofila Wilskiego. Serdecznie witam i pozdrawiam ojca doktora Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja i telewizji Trwam oraz wszystkich dzieł skupionych wokół Radia Maryja. Ojcze Tadeuszu, dziękujemy za te comiesięczne spotkania, za ten szturm modlitwy w intencji rodzin i obrony życia, o którą nas prosił tu w Kaliszu święty Jan Paweł II. Witam kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności urzędów. Wśród gości jest też ksiądz proboszcz Edward Ogrodowicz, były rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Z osobami towarzyszącymi witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń, Bractwo Świętego Józefa, mieszkańców schroniska świętego brata Alberta. Witam też ojca redemptorystów. Dzisiaj jest też ich dzień, ponieważ jest dzień świętego Alfonsa Liguori, założyciela zgromadzenia księży redemptorystów. Witam też cały zespół techniczny Radia Maryja i telewizji Trwam, realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za waszą służbę życiu i rodzinie, za profesjonalizm i wytrwałość. Pragnę teraz powitać grupy zorganizowane, ale na początku chciałbym zauważyć księdza niezwykłego pielgrzyma, bo księdza proboszcza Stanisława Nobika z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zalesie Górne z archidiecezji poznańskiej, który przybył pieszo, szedł całą noc, 80 kilometrów i dzisiaj tu gdzieś około 16 przybył i jest dzisiaj z nami jako taka pielgrzymka pokutna. Również jest międzyparafialna pielgrzymka ze Skoczowa, Ustroń, Benna i Lipowiec, diecezji bielsko-żywiecka, cały autokar. Kolejna międzyparafialna, Synopol, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Olsztyn z księdzem Piotrem Bartnikiem. Diecezji warmińsko-mazurskiej, też cały autokar, to są bardzo dalekie odległości, jedna i druga pielgrzymka. Parafia świętej Doroty, Grochowy z księdzem Radosławem Trułowskim z diecezji włocławskiej, także koło przyjaciół Radia Maryja z Pleszewa, parafia Przedborów, Złoczew z księżmi proboszczami Matki Bożej Różańcowej, z Kępna, z Bralina, do Masłowa, Nowej Wsi Książęcej, Słupi pod Bralinem, Trębaczowa, Turkowy, z parafii Chojnik, Granowiec i parafia Odalanów świętej Barbary z księżmi proboszczami, to przybyli autokarami. Pielgrzymka bardzo duża, zorganizowane, ale jest też parafia Łąkociny, Bogdaj, Ogdalanu, świętego Marcina, Sośnie, Wierzbo, Kostów, parafia Krzyżowniki z księdzem proboszczem, Laski koło Kępna, Łęka Opatowska, Opatów, Rychtal, Siemianice, Trzcinica i Wielki Buczek. Wszystkich bardzo serdecznie witam. O spojrzyj na nas, święty Józefie, męstwo i wiarę wypraszaj nam. Niech Twoja czuła ojcowska miłość, szczęście i pokój rodzinom da. Yeah.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tradycyjnie jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca gromadzisz nas tutaj Święty Józefie w kaplicy cudownego obrazu. Pragniemy rozpocząć od czuwania modlitewnego, którym ma nas przygotować na to najważniejsze spotkanie na Eucharystię, gdzie Jezus na nowo narodzi się dla każdego z nas. Święty Józefie, ochraniaj nas. To zawołanie od tylu już pokoleń, spontanicznie wydobywające się z serc Twoich dzieci, dobitnie wyraża sens Twojej misji wobec Jezusa, Maryi i każdego z nas. Anioł daje Ci znak i prosi, abyś wziął do siebie pod Twoją męską i czułą opiekę tę, która nosi w swoim łonie Zbawiciela świata. Ochraniasz Maryję przed wstydem, zniesławieniem i niedyskretną ciekawością. Chronisz Jezusa przed niosącą śmierć zawiścią Heroda. Bronisz swojego ogniska rodzinnego przed gniewem Archeolosa. Twoja opieka nie ogranicza się jednak do tych szczególnych momentów. Wierzymy w to i mocno ufamy, że prawie 400 lat jesteś obecny w cudownym obrazie. Ochraniasz także każdego z nas, Twoich czcicieli, pielgrzymów. Każdego z nas teraz pragniemy Tobie zawierzyć, otworzyć nasze serca. W chwili ciszy teraz wzbudźmy wszystkie nasze intencje, aby to czuwanie modlitewne było jak najbardziej owocne. Ty uczysz nas, Święty Józefie, jak w pokorze, w cichości, nie na pokaz, nie w głośnych jarmarkach, zgrzytach, reklam, ale jak w pokorze do Ciebie przemawia Bóg. Otwórzmy teraz nasze serca, Święty Józefie. Pomagaj nam skupić się, aby to spotkanie modlitewne jak najpiękniej zaowocowało w naszym życiu. Święty Józefie, zawierzamy Tobie wszystkich tu przybyłych pielgrzymów, czcicieli. Ty znasz nasze serca. Za chwilę przedstawimy Ci część intencji, te nadesłane poprzez internet, te nadesłane listownie, tak wiele również telefonicznych intencji, próśb i dziękczynień. To prawda, że nie działałeś sam. Przy Twoim boku zawsze była Maryja niepokalana i był Pan Jezus. Uczysz nas na cudownym obrazie, że tak naprawdę modlimy się oczywiście za Twoim stawiennictwem, ale to w centrum jest Jezus Chrystus. To Jego tak mocno ujmujesz za rękę, pokazując nam, w jaki sposób po skończonej Eucharystii, po wspólnym posiłku powinniśmy podążać do naszych parafii, powracać do naszych miejsc pracy, rodzin, mocno trzymając się Pana Jezusa, ściskając niejako Jego nadgarstek, nadgarstek wiary, nadziei i miłości. Pragniemy również polecić za chwilę w naszej modlitwie sprawę obrony poczętego życia, nienarodzonych dzieci. Będziemy omadlali tą jakże bardzo ważną sprawę dla nas. Dziś również pamiętamy w modlitwie 75. rocznicę Powstania Warszawskiego o wszystkich ofiarach, tych wszystkich, którzy przelali krew po to, abyśmy mogli żyć i cieszyć się wolną ojczyzną. Pragniemy podziękować za każdą z tych osób, a żyjącym wypraszamy Boże błogosławieństwo i zdrowie. Pragniemy także, Święty Józefie, zawierzać Tobie u progu miesiąca sierpnia, który rozpoczynamy dzisiaj, sprawę abstynencji, wszystkich osób uzależnionych, szczególnie rodziny, które borykają się bardzo często z jarzmem alkoholizmu. Wypraszamy o cnotę w sposób szczególny czystości, uwolnienia od alkoholu. Idźmy do Józefa, on nam dopomoże. Przybywamy tu, Święty Józefie, i pragniemy pozdrowić Cię z całego serca. Tak jak wita się kogoś ważnego, jak pozdrawiamy przyjaciela, kogoś z rodziny, kto przybywa do nas, również i my pragniemy to uczynić. Dlatego wspólnie będziemy teraz powtarzali: bądź pozdrowiony, Święty Józefie. Bądź pozdrowiony, Święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, obrazie Boga i Ojca. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, opiekuj nas Syna Bożego. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, przybytku Ducha Świętego. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, przez Najświętszą Trójcę ukochane. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, Ojcze wszystkich wiernych. Po przywitaniu, pozdrowieniu Cię, święty Józefie, pragniemy tak jak zwykle, nim złożymy nasze prośby, których zawsze jest najwięcej, ale także podziękować. Chrześcijanin to osoba nie tylko ta, która prosi, ale także potrafi dziękować, być wdzięczna za każdy dzień. Dlatego będziemy teraz powtarzali: dziękujemy Ci, święty Józefie. Dziękujemy Ci, za przyjęcie Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy Ci, za opiekę nad Jezusem. Dziękujemy Ci, za opiekę nad naszą ojczyzną, diecezją i całym Kościołem. Za opiekę nad małżonkami, rodzinami, narzeczonymi. Za opiekę nad dziełem obrony życia poczętego. Za pomoc chorym i umierającym. I teraz wspólnie wyśpiewajmy, jak jesteśmy wdzięczni Tobie, święty Józefie, i dziękujemy Ci za to, że jesteś nieustannie z nami. Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, prosimy Cię, otocz nas swoją ojcowską opieką, o Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczynić rzeczy najbardziej niemożliwe. Dlatego po pozdrowieniu i przywitaniu Ciebie, po dziękczynieniu, pragniemy teraz pokornie prosić w tej naszej modlitwie, jeżeli oczywiście jest to zgodne z wolą Boga, przedstawić teraz nasze pokorne prośby. Będziemy powtarzali: prosimy Cię, święty Józefie, za Kościół Święty, aby zawsze był dla ludzi znakiem nadziei. Prosimy Cię, święty, za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby przy Tobie nauczyli się być dobrymi pasterzami. Za wszystkie ofiary Powstania Warszawskiego, o życie wieczne dla nich. Prosimy Cię, święty. Za wszystkich uwikłanych w różne nałogi, szczególnie alkoholowe, o siłę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Prosimy Cię, święty. Za wszystkich chorych, cierpiących i opuszczonych. Prosimy Cię, święty. Za pięciu kleryków z naszej diecezji, którzy dzisiaj rozpoczynają przygotowania, rok propedeutyczny, prosząc dla nich o siłę i Boże błogosławieństwo. Prosimy Cię. O dobre, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. I teraz, nim odmówię za chwilę wspólnie z Wami, wszystkimi tu zgromadzonymi, litanie do świętego Józefa, pragniemy odczytać nadesłane prośby. To tylko kilka spośród tych
kilkunastu tysięcy, które zostały nadesłane, złożone tutaj przed cudownym obrazem poprzez ostatni miesiąc od ostatniego naszego spotkania. Kilka z nich, które teraz pragniemy przedstawić, omodlić. Oczywiście pielgrzymi za chwilę w procesji z darami w czasie Eucharystii przyniosą te wszystkie intencje, a jeden z kapłanów, tak jak zwykle co miesiąc, sprawuje mszę świętą w tych wszystkich intencjach. A prosimy Cię o ulgę w cierpieniu, wypełnienie woli Bożej dla Ewy Głuszczak, dla Aleksandry i Piotra z okazji zaręczyn, z prośbą o opiekę świętego Józefa dla tej pary, o potrzebne łaski dla Violetty, Mariusza i Kacpra, Heleny i Stanisława oraz Edyty i Sebastiana. Święty Józefie, proszę o zdrowie psychiczne dla mojej córki Joanny, aby powróciła w niej radość życia. Błagam, Święty Józefie, ratuj ją. Święty Józefie, błagam o cud i uzdrowienie dla kobiety cierpiącej z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby raka, który każdego dnia zabiera z niej życie. Kochany Święty Józefie, proszę o uzdrowienie dla mamy, o zdrowie i opiekę dla całej rodziny, o zdrowie i siły dla mnie. Dobry Święty Józefie, za Twoim wstawiennictwem dziękuję Panu Jezusowi za Twoje wstawiennictwo i tyle otrzymanych łask. Zawierzam Ci rozpoczynającą budowę naszego domu. Pomóż nam go bezpiecznie i spokojnie wybudować oraz w spokoju spłacać kredyt. Święty Józefie, bądź z nami w tym trudnym czasie. Tobie powierzam się razem z moją mamą i córką. Proszę o to, byś napełnił nas spokojem, ale i zarazem siłą, by nic nas nie przetłoczyło. Święty Józefie, opiekunie rodzin, dziękuję za dar wnuczki oraz proszę, aby zdrowo rosła i rozwijała się. Proszę o uzdrowienie Andrzeja z choroby nowotworowej. Proszę o znalezienie dobrego mieszkania, zdania prawa jazdy i dobrą pracę. Święty Józefie, pomóż wnukowi Michałowi dostać się na wymarzone studia. Święty Józefie, proszę Cię w sposób szczególny o rozwiązanie trudnej sprawy lub o rozeznanie, co mam robić, o światło Ducha Świętego. Święty Józefie, proszę Cię o błogosławieństwo i pokój w sercu podczas zeznań w sądzie. Święty Józefie, proszę o powrót ukochanej osoby, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą. Proszę o miłość i osobę, obok której tak bardzo mi brakuje. O nawrócenie Piotra, jeśli jest dobrym człowiekiem, aby został moim mężem i abyśmy zawarli sakramentalny związek małżeński. Święty Józefie, módl się za nami. Polecamy Tobie, Święty Józefie, wszystkich tych, którzy prosili nas o tą modlitwę, z tymi intencjami, którymi przebywamy. Chcemy teraz wyznać naszą wiarę, umocnić wspólnie, modląc się litanią do Świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło Cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo Życia Rodzinnego, Opiekunie Dziewic, Podporo Rodzin, Pociecho Nieszczęśliwych, Nadziejo Chorych, Patronie Umierających, Postrachu Duchów Piekielnych, Opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Sprawa, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z pomocą Maryi i Józefa wybierz Jezusa, bo świat potrzebuje prawdziwej i czystej miłości. Tak niecodziennie rozpoczęło się to nasze dzisiejsze o 17:00 spotkanie. Jestem pewien, że to, co się wydarzyło wtedy, co było tak bardzo potrzebne 75 lat temu, było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że było wielu ludzi, którzy dbali o czyste serce, o piękną i prawdziwą miłość. Bo pośród wszystkich postaw, które warto dzisiaj wymienić, gdzieś szczególnie ciśnie się i ta związana z patriotyzmem. Bez miłości czystej i prawdziwej ta postawa naprawdę nie może się człowiekowi zdarzyć. Dziękujemy za tych, którzy mieli te czyste serca wtedy. Dzisiaj takich potrzebujemy. I dlatego to spotkanie na progu sierpnia w 2019 roku, kiedy modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia, poświęcamy właśnie czystości. Święty Józef podpowiada już od jakiegoś czasu, żeby ten temat tutaj zrealizować. Bardzo się cieszę, że są z nami goście, którzy podzielą się słowem. Nie tylko mówiąc konferencję, choć kilka takich ważnych wiadomości nam przekażą, ale świadectwem jeszcze bardziej. Witam i zapraszam. Są z nami pani Aldona i pan Łukasz, górniccy małżonkowie, którzy przybywają do nas z Wrocławia. Są animatorami ruchu Czystych Serc. Na otuchę dobre brawa dla nich na powitanie. Drodzy Państwo, gdzieś w którymś momencie też pięknie zaangażowaliście się nie tylko w to, żeby samemu mieć czyste serce i przeżywać miłość prawdziwą, ale swój kawałek czasu, życia poświęcacie także, by innym w tym dopomóc. Właśnie ruch Czystych Serc jest taką płaszczyzną, gdzie może się to wasze pragnienie zrealizować. Wiem, że głosicie konferencje, właśnie, że dzielicie się także świadectwem. I tam właśnie gdzieś na stronie internetowej, gdzie pojawiają się między innymi wasze wystąpienia, jest takie zdanie: nie zadawalaj się przeciętnością i podróbką miłości, jaką proponuje świat. Walcz o swoje szczęście. To jest taki wielki temat, w którym gdzieś myślę, że znajdzie się pięknie to, co macie do powiedzenia. Jeszcze raz witam was serdecznie u świętego Józefa, któremu zdaje się, że też coś już zawdzięczacie, a może nawet jeszcze o coś prosicie. I cieszę się, że dzisiaj tych 20 kilka minut wypełnicie swoim słowem. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz miał rację, rzeczywiście my dużo zawdzięczamy świętemu Józefowi i też byliśmy bardzo zaskoczeni tutaj zaproszeniem, bo to tak z nienacka wypadło. No i myślę, że cały czas będziemy jeszcze do świętego Józefa się modlić, bo mamy o to bardzo dużo intencji. Prosimy też, żebyście się modlili w naszej intencji.
I tak właśnie tutaj chciałem powiedzieć też kawałek swojego świadectwa życia o tym i po prostu zrozumiecie, jak wiele zawdzięczam w międzyczasie świętemu Józefowi, co on dla mnie zrobił. Tak, ja pochodzę z małej miejscowości Kudowa-Zdrój, to jest na Dolnym Śląsku, zaraz przy granicy z Czechami. Wychowywałem się w takiej rodzinie katolickiej, ale to nie była taka głęboka wiara, na jakim etapie potrzebowałem, może tyle, może rodzice nie potrafili też do końca przekazać. I po prostu gdzieś tam w okresie dorastania zacząłem odchodzić bardzo od Pana Boga. Tak uważałem, że Kościół nie ma nic dobrego dania młodemu człowiekowi, bo wiadomo, świat proponuje takie różne rozmaitości, że jest w czym wybierać i dlaczego miałbym wybrać Kościół. I tutaj miałem takie bardzo duże zgrzyty, niezrozumienie tej wiary. I tak właściwie moja wiara nie przetrwała takich ciężkich prób w życiu, bo i moi rodzice, jak byłem gdzieś tak już w wieku gdzieś tak 17 lat, mieli poważny wypadek samochodowy. Oczywiście przeżyli, nic im się nie stało, ale ja już zacząłem tak obwiniać Boga, dlaczego takie rzeczy się dzieją w naszej rodzinie. Potem, jak miałem 20 lat, zachorowałem na raka, jeszcze w międzyczasie oblałem maturę. Oczywiście za wszystko Pana Boga obwiniałem, mimo że Pan Bóg wyprowadził mnie bardzo szybko z tej choroby. Właściwie cały proces leczenia trwał 4 miesiące i wszyscy lekarze mówili, że to był cud. Ja zawsze za wszystko obwiniałem Pana Boga, że ja go mógł dopuścić do takich rzeczy. Nie patrzyłem na to z dobrej strony, że przeżyłem, rzeczywiście wyszedłem z tego wszystkiego, tylko cały czas go coś obwiniałem. W międzyczasie jeszcze zacząłem słuchać muzyki metalowej, potem grać w zespołach metalowych i tak strasznie odchodziłem od Pana Boga, że zacząłem go w końcu przeklinać. I po prostu żyłem już tak na skraju anty tego świadectwa, prawda? W taki bardzo, bardzo pogański sposób, nienawidząc całego Kościoła, wszystkiego tego, co daje, mimo że nic, nigdy złego mnie nie doświadczyło w Kościele. Ale tak właściwie idąc cały czas, brnąc to swoje obwinianie tego Pana Boga, cały czas odchodziłem od tego Kościoła. No i tak żyłem wiele lat właśnie tym, co proponuje świat, czyli tam imprezy, właśnie jakieś koncerty, jakiś taki szybki sposób życia, powiedzmy taki niepoukładany. Też zawikłałem się w grzechy nieczystości. Żyłem z dziewczyną bez ślubu przez 5 lat, właściwie mieszkaliśmy razem. No, cały czas psuło się, widziałem, że się psują relacje moje z rodziną, z drugim człowiekiem, ale cały czas taki stawałem się coraz większym egoistą, że chciałem wszystkiego dla siebie, taki po prostu totalny hedonizm, że bawiły mnie tylko rzeczy na krótko, ale takie, które mi dają przyjemność i szczęście. No i doszedłem już do takiego etapu w życiu, że po prostu miałem wszystkiego dosyć i stwierdziłem, że albo po prostu muszę skończyć to życie, albo coś zacząć zmieniać, nie? I tak właśnie poszedłem któregoś tam dnia, to było też w sierpniu, na cmentarz i tak oglądałem te groby i tak stwierdziłem, że kurczę, może bym sobie dał jeszcze jakąś szansę i coś zrobił, no ale do kogo ja się zwrócę? No Pana Boga całe życie obrażałem w sumie i teraz jak mam do Niego mówić? Jeszcze wtedy nie rozumiałem, jaka boska miłość jest doskonała. I po prostu poprosiłem Maryję, żeby, jeżeli jest jakaś szansa dla mnie, to żebym za jej wstawiennictwem zaczął coś zmieniać. I Maryja tak powoli zaczęła stawiać w moim życiu poszczególnych ludzi, gdzie po prostu trafiłem do kościoła, potem chodziłem na mszę świętą, gdzie było później przygotowanie takiej do odnowy wiary w Duchu Świętym, czyli taki kurs odnowy. Poszedłem na ten kurs i tam po tym kursie jeden z uczestników zaproponował mi wstąpienie do Ruchu Czystych Serc właśnie. I tak długo nad tym myślałem, nad tą czystością, bo też ona mi tak nie do końca grała w stosunku do mojego prawie całego takiego bardziej świadomego życia. No ale namówiłem się i myślę, pójdę sobie, zobaczę. No na początku wiecie, nazwa sam Ruch Czystych Serc, to dla młodych ludzi to dziwnie brzmi, więc myślałem, że to będą jakieś albo dziewczynki pierwszokomunijne, albo jakieś brzydkie dziewczyny, którym się nie udało w ogóle w żadnych związkach i tak to będzie wyglądać, nie? I ku mojemu zaskoczeniu właśnie poznałem bardzo, bardzo dużo młodych ludzi, szczęśliwych, którzy chcą właśnie żyć z Panem Bogiem, którzy widzą to szczęście i radość właśnie w tym, co daje Kościół w każdych narzędziach. Tam mi dano modlitwę do świętego Józefa
właśnie o dobrą żonę. No i tak zacząłem się modlić tą modlitwą i właśnie nawet chyba nie minęło 2 tygodnie i tam poznałem właściwie moją żonę, czyli w kościele świętego Józefa. Także przypadków nie ma, także naprawdę mu bardzo dużo zawdzięczam, bo tak piękną i dobrą żonę to naprawdę, no to tylko święty Józef mógł załatwić. Ja tylko dodam, że też się modliłam o dobrego męża do świętego Józefa, także święty Józef akurat nas tak połączył w kościele pod swoim wezwaniem. Także nie ma przypadków. No ale to nie było tak, że od razu zaczęliśmy być parą, prawda? Takżeśmy się trochę obserwowali i też wzrastaliśmy w tej miłości do Pana Boga. Żyliśmy sakramentami, bo to jest dosyć ważne, że właśnie dzisiejsza młodzież nie stawia na to, co Kościół daje, czyli na to prawdziwe dobro, czyli na sakramenty, na Eucharystię, właśnie dobrą spowiedź Pana Jezusa w Eucharystii, prawda, czytanie Pisma Świętego. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne, bo to nas ukształtowuje w tej takiej pełni dorastania do miłości. Nie mówię, że my już jesteśmy ukształtowani, bo to bym skłamał, bo praktycznie my całe życie będziemy dorastać w tej takiej pięknej, czystej miłości. Niektórym też się kojarzy, że czystość to jest tylko współżycie albo niewspółżycie, prawda? Co jest też istotne, że my dorastamy cały czas, już jesteśmy małżeństwem 3 lata i cały czas uczymy się czystego postrzegania siebie nawzajem, ale także drugiego człowieka, żeby nie widzieć w człowieku zła, ani nie widzieć tego, co jakichś jego grzechów czy przywar, tylko widzieć takiego człowieka, jakim Pan Bóg stworzył, tak jak Pan Bóg by nas chciał oglądać i takim, jakim nas widzi, prawda? Więc tutaj chciałabyś coś dopowiedzieć pewnie, bo już widzę. Już się tak znamy, że właściwie widzę, kiedy żona chce dopowiedzieć. Właśnie tak, jak kiedy Łukasz mówił o tym, że człowiek się uczy tej czystej, bezwarunkowej miłości całe życie. I w małżeństwie właśnie mamy to zadanie, żeby nauczyć się tej miłości właśnie poprzez małżeństwo, czyli poprzez małżonka. Mój mąż właśnie bardzo często podkreśla na konferencjach, że zamiast skupiać się jedynie na zaletach tej osoby, z którą chcielibyśmy spędzić resztę życia, warto jest też określić, jakie wady jesteśmy w stanie znieść i też popatrzeć trzeźwo na człowieka, ponieważ każdy z nas ma jakieś wady i z tymi wadami przyjdzie nam żyć do końca życia, jeżeli się decydujemy na związek małżeński. Dlatego to jest też ważne, żeby patrzeć na siebie w prawdzie, a nie dawać się oszukać właśnie mediom czy różnym środowiskom, które lansują taki cukierkowy model, że dobre małżeństwo to jest małżeństwo cukierkowe, które właśnie nie kłóci się, zawsze jest zgodne, ma takie samo zdanie na każdy temat. Tak nie wygląda żadne małżeństwo, a szczególnie dobre małżeństwo tak nie wygląda. Małżeństwo to jest też właśnie ścieranie się dwóch egoizmów. To jest też dorastanie do tego, żeby być lepszym człowiekiem, właśnie dzięki małżonkowi. Pamiętam, jak kiedyś mój mąż, kiedy ja tam coś mi się nie podobało i miałam jakieś zastrzeżenia do niego i powiedziałam, no ale powiedz wprost, no, pewnie ty sobie też jakoś wyobrażałeś to życie ze mną i mnie, jaka jestem w małżeństwie, więc powiedz, czy się gdzieś zawiodłeś i wtedy powiedz, kochanie, co powiedziałeś. Będzie trudno powtórzyć, ale powiedziałem właśnie, że ja sobie nie wyobrażałem, bo nie chciałem też budować sobie jakiegoś fałszywego obrazu tego małżeństwa, czyli po prostu wziąłem moją żonę, wiedziałem, jakie ma wady, bo żeśmy się poznali właśnie żyjąc w czystości, nie skupiając się na tej seksualności człowieka, do której chcieliśmy dorosnąć, skupiliśmy się właśnie na tym, żeby się lepiej poznać, żeby tą relację zbudować taką głębszą i po prostu zostaliśmy bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółmi i właśnie wtedy ja obserwowałem moją żonę i wiedziałem po prostu, gdzie, czym sobie nie radzi, jakie ma wady, jakie ma zalety i właściwie wiedziałem, co biorę, prawda, czyli po prostu ona też wiedziała, z czym ja nie domagam, bo od razu sobie powiedzieliśmy, ale też duże rzeczy zauważyliśmy i właściwie skupialiśmy się na tym, żeby pracować nad swoimi wadami związku, a nie nad wadami drugiej osoby, bo ta druga osoba się nie zmieni przez to, że jej będziemy coś narzucać, tylko po prostu my przez pracę własną dajemy ten przykład drugiej osobie. Wiadomo, że mamy też gorsze, lepsze okresy, gdzie jedna osoba no, bardziej jest potrzebna, żeby ją wzmocnić, umocnić, prawda, druga jest bardziej umocniona, więc staramy się nie dołować tym, że no, nie jest tak, jak nam się wydawało, że będzie w małżeństwie, tylko po prostu staramy się ciągnąć tą drugą osobę do góry, prawda, nie w dół.
Tak, ponieważ jesteśmy właśnie ze wspólnoty Ruchu Czystych Serc i właśnie w naszej wspólnocie głównym charyzmatem jest właśnie czystość, tak jak sama nazwa mówi. Chcielibyśmy też troszkę powiedzieć o tym, jak rozumiemy tą czystość, ponieważ inaczej rozumiemy czystość jako czystość przedmałżeńską, gdzie wiadomo, że jest, no po prostu nie szuka się sytuacji, w których mogłoby dojść do grzechu i grzechem jest nie tylko współżycie, ale nawet inne jakieś działania, które mogłyby drugiego człowieka pobudzić do grzechu, czy nawet w myślach, czy w postępowaniu. Więc tutaj jest jedna strona tej czystości. W małżeństwie ta czystość wygląda inaczej. Nie oznacza to, że jesteśmy celibatariuszami, że żyjemy w czystości, czyli w celibacie, tylko jest to oparte o teologię Jana Pawła II, którą serdecznie polecam, żeby się z nią zapoznali wszyscy małżonkowie, ponieważ jest to geniusz. Jest to naprawdę geniusz, który został przekazany właśnie przez Jana Pawła II od Pana Jezusa dla nas wszystkich, gdzie jest pięknie wytłumaczone, na czym polega właśnie czystość w małżeństwie, na czym tak naprawdę polega małżeństwo, że ta istota tej miłości powinna się opierać o bezinteresowność, o bezinteresowny dar z siebie. I to się też wyraża w tej miłości cielesnej, że żona nie używa męża do swojej przyjemności, ani mąż nie używa żony do swojej przyjemności. Tutaj jakby ta sfera cielesna jest jakby cielesnym przekazaniem tej miłości bezinteresownej, którą budujemy w naszych duszach tak naprawdę i której się uczymy od Pana Jezusa. Ale ta czystość to nie jest tylko sfera właśnie intymna, jak powiedziałam. Czystość jest bardzo szerokim pojęciem, ponieważ czyste serce to jest serce, które nie dopuszcza się złych myśli na temat drugiego człowieka, osądzania drugiego człowieka. To jest bardzo trudne, naprawdę hipertrudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no jakby też widzimy, że bardzo dużo ludzi się osądza, się gdzieś tam są nawet momenty, w których się ludzie obrażają. Jest to widoczne w mediach, jest to widoczne w rozmowach, tak jak się rozmawia gdzieś z ludźmi, ze znajomymi, czy się słucha, w jaki sposób rozmawiają inni gdzieś na chodniku, czy w autobusach. Że bardzo dużo jest osądów, bardzo dużo jest negatywnych słów, negatywnie się wypowiadamy na temat osób publicznych, na temat osób z naszego otoczenia, sąsiadów. Bardzo łatwo jest nam skrytykować kogoś z rodziny, wyjawić wszystkie jego potknięcia, skupić się na jego wadach i to jest właśnie grzech. To jest nieczystość i to, takie rzeczy też trzeba umieć nazywać po imieniu, że to jest grzech. To nie jest tylko mówienie prawdy, bo prawda jest taka, że ktoś jest takim człowiekiem, nie wiem, skąpym, osądzamy, prawda? Bardzo często osądzamy innego człowieka i wyjawiamy to jako prawdę. A tak naprawdę to jest prawda bez miłości. Jeżeli mamy coś mówić bez miłości o drugim człowieku, lepiej czasami nie powiedzieć nic. Bo to jest właśnie grzech i o tym ostatnio bardzo dużo mówi też papież Franciszek, o tej obmowie, ponieważ my bardzo często bagatelizujemy słowa, które wypowiadamy. Myślimy, że to są tylko słowa, to przecież nikomu nie zrobi krzywdy. To nie są tylko słowa. My też w naszym małżeństwie postanowiliśmy bardzo dbać o tą kulturę słowa, o to, żeby do siebie zawsze się zwracać z szacunkiem i nigdy się nie przezywać, czyli nie obrażać się słownie. A uwierzcie mi, że to nie jest proste, bo jesteśmy ludźmi, często wpadamy też w gniew, gdzieś działamy na siebie, są różne sytuacje gdzieś nerwowe, czy w rodzinie, czy w pracy i bardzo łatwo jest się dać ponieść emocjom. I w tym momencie naprawdę trzeba umieć uciąć ten swój słowotok w momencie, w którym jeszcze się nie obraziło drugiej osoby tak, żeby już było za późno, bo słowa, które wypowiadamy, zostają na zawsze w sercu drugiego człowieka, w jego pamięci i musimy też brać odpowiedzialność za te słowa. Dlatego właśnie bardzo o tą sferę dbamy. Tak, może ja coś dopowiem. My na początku małżeństwa już postanowiliśmy właśnie, żeby się tak nie obrazić, albo po prostu wiedzieliśmy, że też przyjdą ciężkie chwile, bo nie da się kochać, tak jak niektórzy mówią, że miłość to jest uczucie jakieś.
to tak naprawdę nie jest. No, miłość nie można kierować jako uczucie. To jest jeden z wyrazów uczucia, bo uczucia są zmienne. Ja mogę dzisiaj moją żonę lubić, jutro jej mogę nie lubić, ale no, dalej ją będę kochał, bo taką podjąłem decyzję, prawda? Że to jest moja decyzja, że będę ją kochał do końca życia i tak jest. I właśnie widzę, że na początku małżeństwa, jak podjęliśmy właśnie taki krok, że obojętnie, czy się lubimy w danym momencie, czy nie, to po prostu jak mamy takie rytuały, że modlimy się albo wieczorem, albo rano, to po prostu nie możemy zasnąć, dopóki jesteśmy w niezgodzie. I to nam naprawdę bardzo dużo spraw rozwiązuje i małżeńskich, i takich właściwie relacyjnych, bo nie, nawet jak, jeżeli się gdzieś tam pokłócimy, no to zazwyczaj jest to tylko maksymalnie do wieczora i tak nie, no bo i tak musimy iść na mszę, więc na mszy już i tak nie możemy być pokłóceni, więc staramy się po prostu pogodzić już wcześniej, prawda, tak żeby nie iść też na mszę, nie obrażać Pana Jezusa tym, że idziemy w niezgodzie, z Nim budować komunię, a z drugim człowiekiem nie mamy, prawda, tej komunii. Jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ tutaj na pewno jest wiele rodziców, są osoby dojrzałe, chciałabym powiedzieć, że bardzo ważna jest rola rodziców w wychowaniu do czystości dziecka, do czystości właśnie młodych ludzi. Nawet jeżeli relacje z rodzicami nie zawsze się układają dobrze, to mogę wam powiedzieć z perspektywy dziecka, że nawet jeżeli się buntowałam, to te słowa, które rodzice do mnie wypowiadali, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzałam, te słowa mi zawsze w głowie zostawały i zawsze o nich pamiętałam. I to był taki mój drogowskaz życiowy. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że nazywali rzeczy po imieniu, że nigdy nie przyzwalali na zło. I jeżeli nawet przyjeżdżał do mnie jakiś chłopak, jakaś moja sympatia, i na przykład była taka sytuacja, że musiał zostać na noc w moim domu rodzinnym, to albo na innych piętrach byliśmy ulokowani, albo całkowicie w innych pokojach, że nie było czegoś takiego, że rodzice pozwalali, żeby chłopak gdzieś spał w pokoju. Nigdy też moi rodzice nie pozwolili mi zamieszkać z żadnym swoim chłopakiem. I bardzo jestem im za to wdzięczna, ponieważ kiedy byłam na studiach, no to to, że się mieszkało z chłopakiem czy z dziewczyną i to, że się sypiało z chłopakiem czy z dziewczyną, to było w środowisku moim bardzo normalne, więc kiedy mówiłam, że ja tego nie chcę, to byłam po prostu wyśmiewana i bardzo często niezrozumiana. Także jestem bardzo wdzięczna właśnie moim rodzicom za to, że nauczyli mnie takiej właśnie postawy, że nie patrzeć na to, co robią wszyscy, tylko właśnie mówili wprost, to jest dobre, to jest złe. Dzisiaj bardzo wiele jest takich sytuacji, że nie nazywamy rzeczy po imieniu. I przez to mamy naprawdę wielki zamęt w świecie i też przez to jest bardzo dużo nieszczęść. Nawet sama kwestia aborcji. Bardzo często mówi się o wolności kobiet, tak? Że to jest wolność kobiety do tego, czy urodzić dziecko, czy nie. Nie mówi się o tym, że to jest zabicie dziecka. Albo często się mówi, że to nie jest dziecko, że to jest embrion, albo jakieś inne nazewnictwo się używa. Zobaczcie, kiedy jakieś jest odnaleziona na Marsie bakteria, to wielkie nagłówki w gazetach. Znaleziono życie w kosmosie. Kiedy bije serduszko, pod sercem mam bije serce jej dziecka, to jeszcze nie jest życie. To jest embrion, to można usunąć. Także poprzez nazewnictwo, dlatego jest tak ważne właśnie słowo, dlatego jest ważne mówienie prawdy i nazywanie wszystkiego tak, jak jest. I tak samo będziemy niedługo obchodzić rocznicę, 80. rocznicę II wojny światowej. I też przecież nie mówimy o tym, że upamiętniamy wybór Niemców do zabijania, prawda, ludzi w Auschwitz czy w innych obozach zagłady. Nie nazywamy tego wyborem Niemców, tylko nazywamy to ludobójstwem. Dlatego ważne jest to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. I na tym też właśnie opieramy nasze małżeństwo z Łukaszem, że też dbamy o swój rozwój nawzajem, właśnie też rozwój duchowy. Że kiedy Łukasz widzi, że ja się z czymś zapędzę, że się gdzieś zagalopuję, że się za bardzo od Pana Boga oddalam, on z troską mi o tym mówi, że Aldona, więcej się módl, poczytaj sobie Pismo Święte, uspokój się, daje mi oparcie, ale też jest dla mnie takim wsparciem właśnie duchowym i wskazuje mi, gdzie zaszłam za daleko, tak, żebym mogła wrócić. Także to jest właśnie piękna ta troska i taka relacja naprawdę jest bardzo, no, bardzo piękna. Ciężko mi w ogóle znaleźć inne słowo na to.
Tak, najpiękniejsze właśnie w małżeństwie jest to, że jesteśmy różni od siebie, prawda? Bo my często staramy się też patrzeć na to przez pryzmat swój, prawda? Że ja jako mężczyzna to zawsze mam, no miałem takie oczekiwania, że kobieta będzie wiedzieć, no też mieć mniej więcej jakieś rzeczy poukładane, prawda? Tak samo Aldona myśli, że ja się domyślę czegoś, prawda? I to staraliśmy się już wypracować, bo to wiemy, że jesteśmy różni, prawda? Że kobieta może nie ogarniać na przykład rzeczy związanych z lokalizacją, czyli gdzie powinna iść, czy według mapy, prawda? Ja znowu w czymś innym nie domagam, na przykład w jakimś utrzymywaniu porządków. I tutaj wypracowujemy, nie tępimy w sobie tego dobrego i staramy się, żeby to było po prostu gdzieś tam zmniejszone, tylko uczymy się od drugiej osoby, prawda? Uczymy się ją rozumieć też, na czym polega właśnie ta kobiecość, na czym polega męskość, jakie mamy te właśnie, to co teraz świat tak spłaszcza, że wszyscy powinni być tak samo, prawda? Czyli mężczyzna kobieta powinna być równa z mężczyzną w sensie zawodowym, niezawodowym, prawda? No mamy różne predyspozycje i jesteśmy w czymś innym dobrzy. Mężczyzna jest dobry w ogółach, kobieta jest bardziej w szczegółach, także myślę, że tutaj powinniśmy się uzupełniać, a nie starać się zwalczać i udowadniać, że jesteśmy sami niezależni i że właściwie wszystko wiemy najlepiej. Tak, i jeszcze to, co warto już na koniec wspomnieć, to, że to, co nas bardzo pociąga właśnie w Kościele i w tej formacji duchowej, to, że Kościół to nie jest formacja dla mięczaków. Że tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy być podobni do Pana Boga, musimy stoczyć walkę. Walkę ze sobą i walkę z pokusami złego. Dlatego też właśnie zachęcamy was wszystkich, bo to jest piękna walka, to jest walka, w której zawsze wygrywamy, ponieważ jeżeli Pan Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Można by ich jeszcze długo słuchać, ale czas jest taki, jaki jest, nieubłaganie ucieka. To, co mnie bardzo porusza w tym waszym słowie, żeście się, wchodząc w małżeństwo, na wiele spraw umówili, że macie parę rzeczy po prostu uzgodnionych, i że to pomaga kształtować to, co jest dziś i jutro, że jest się do czego odnieść. Myślę, że to jest pewna myśl, którą wielu młodych ludzi jakby nie zauważa, że trzeba, że tak układać życie. No i pewnie o tym rozmawiacie, żeby się nie domyślać, co on myśli, co ona myśli w danym momencie. Robicie taki remanent od czasu do czasu tego, co się dzieje między wami? Codziennie. Prawie raz dziennie, albo nawet częściej. O, to już nałogowo chyba. Ale właśnie czasem podpytuję małżonków, czy coś takiego robią. No to robią wtedy dużą buzię, najczęściej niestety nigdy nie usiedli na taką rozmowę, żeby zapytać się, co się udało zrealizować, bo też na nic czasem się nie umówili, więc to piękne. Dzisiaj z tym słowem przybywacie także i wdzięczni za to, co święty Józef wam wyprosił, Pana Boga, i to też chcemy mocno podkreślić. A temat czystości, no jesteśmy nie gdzie indziej, ale w sanktuarium przeczystego małżonka Najświętszej Marii Panny, więc na pewno ta cnota i piękny dar, o który trzeba walczyć, i to w każdym stanie życia, to jest coś, co święty Józef chce powiedzieć dzisiaj wielu ludziom. Posłużył się dzisiaj wami i jeszcze raz podkreślam, jestem pewien, że chciał, abyście tutaj dzisiaj do Kalisza przybyli. Aldona i Łukasz Górnicy z Ruchu Czystych Serc z Wrocławia przyjechali do nas. Dziękujemy. Chwała Panu. Po mszy świętej nasi goście jeszcze będą w kruchcie i mają ze sobą pismo, które jest, oczywiście wychodzi z tej wspólnoty Ruchu Czystych Serc. Miłujcie się, myślę, że jest nam wielu znanym to pismo, ale będzie można nabyć i serdecznie do tego zachęcam. Rozpoczynamy Eucharystię, której, jak już słyszeliśmy, będzie przewodniczył nasz gość z Kowna, z Litwy, biskup Algirdas Jurewiczius, administrator apostolski archidiecezji kowieńskiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy na Eucharystii.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Najdostojniejszy księże biskupie, сьогодні браття в капланстві, умілувані браття і сестри, єстем незвикле вдячні за запрошення до уцялу в тій урочистості, в народовим санктуарію Святого Юзефа. Прибивам як пілігрим з ксіньжмі деканами архідіецезії Ковенської, by wspólnie modlić się za wstawiennictwem świętego Józefa, za rodziny i w intencji obrony życia poczętego, gdyż jest on właśnie patronem rodzin. Jednocześnie chcemy też modlić się za wielką rodziną chrześcijańską, za Kościół, który łączy różne narody. Święty Józef, który opakował się dziewicą Marią i dzieciątkiem Jezus, niech także otacza swoim wstawiennictwem nasz Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Właśnie święty Józef chronił małego Jezusa przed wszystkimi niebezpieczeństwami i przez to także świat został uratowany od grzechu. Drodzy bracia i siostry, otwórzmy więc my nasze serce na Boga. Bądźmy w ten sposób gotowi na odrzucenie każdego grzechu. Wspomnijmy na swoje zaniedbania i winy. Żałujmy za nie, byśmy mogli przyjąć Jezusa, którego dla nas i ze względu na nas Bóg pozwolił świętemu Józefowi zachować, nawet stając w obliczu niebezpieczeństw. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo sprzeczyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina, przeszkodowałem najświętszą na moim zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiluje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Się nad nami.
modlimy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela, wiernej straży świętego Józefa. Spraw przez jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Jego potomstwo będzie trwało. Mi Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi, utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Będzie wołał do mnie, Tyś jest Ojcem moim, moim Bogiem, opoką mego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa,
nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. Oto słowo Boże. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszczali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi ona syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Oto słowo Pańskie. Ekscelencjo, сьогодні браття в капланстві, умілувані браття і сестри. В дійсійшій молитві колекти мшальній завжмяли слова «Всехмогонці Боже, Ти повяжилаш млодость нашого Збавіцеля, верної стражі Святого Юзефа». Те крутке слово мовлю єднак бардзо веле на темат Святого Юзефа. Був он чоловіком годним зауфання, скоро то йому Бог повіжив свого сина, скоро му повіжив молодость нашого Збавіцеля. Діч з нами юж і при
i przyjmujemy całą historię zbawienia. Poznaliśmy ją od Adama i Ewy, aż z Ewangelii znamy Jezusa, cieszymy się Jego narodzeniem, jesteśmy wrażliwi na Jego mękę i śmierć, a w każdym mszy świętej dajemy świadectwo Jego zmartwychwstania. Możemy więc uważać, że wiemy więcej niż wiedział święty Józef, bo w jego czasach zbawienia dopiero kielkowało. W Ewangelii usłyszeliśmy, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. W tych słowach wyrażona jest misja, którą Bóg powierzył świętemu Józefowi. Miał być opiekunem. Po pierwsze opiekunem Marii i Jezusa, ale to opieka, która obejmuje cały Kościół. O tym mówił święty Jan Paweł II. Święty Józef, który z miłością opiekował się Marią i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś szczerze i osłania mistyczne ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Dzisiaj modlimy się za rodziny, zdając sobie sprawę, że bywają kruche. Krucha jest zgoda i krucha jest gotowość do porozumienia. Sama miłość jest krucha. Rodziny muszą domagać się prawa do wychowania swoich dzieci, bo różne instytucje państwowe uzurpują je sobie. W tym kontekście patrzymy na świętego Józefa, któremu Bóg powierzył opiekę i wzrost jakby pierwszych kielków odkupienia, młodość naszego Zbawiciela. Te pierwsze kielki też są kruche, a ich rozwój wymaga cierpliwości i miłości. Podobnie zresztą jak w każdej rodzinie, miłość, cierpliwość, współczucie i poświęcenie od samych związków potrzebują zraszania laską i troski w duchu wiary. Co mam na myśli, mówiąc o tych kielkach, zawiązkach rośliny w sensie duchowym? W zeszłym roku moją ojczyznę, Litwę, odwiedził papież Franciszek. Jak zawsze spotkał się z młodzieżą. Po tym spotkaniu czytałem świadectwo jednego z uczestników, młodego człowieka. Na spotkania z papieżem przyjechał z domu poprawczego, gdzie, jak wszyscy wiemy, raczej nie ma grzecznych chłopców. Tego chłopaka unijęła przyjacielskość, z jaką Franciszek odniósł się do młodych. A to zmusiło go do myślenia nad tym, co złego w życiu zrobił i że istnieje inny wybór. Dobra. Po powrocie do domu poprawczego zadeklarował, że chce się przygotować do egzaminów i je zdać. Zaskoczył nawet własnego ojca. Co się stało? Nie chciało się uczyć. Nawet 10 klas nie chciało ci się skończyć. A teraz będziesz się uczył i zdasz egzaminy? Młody odpowiedział, że właśnie spotkanie z papieżem uświadomiło mu, co ma wybrać. Drodzy siostry i bracia, wcześniej w życiu tego młodego człowieka brakowało nadziei. Źle wybierał, przez co trafił do ośrodka poprawczego, ale też nie uczył się,
nie widząc w życiu żadnej perspektywy. To się zmieniło po spotkaniu z papieżem. Zostało zasiane ziarno i wzeszło, ale jego wzrost trzeba będzie otoczyć troską i pielęgnować, więc możemy właśnie świętemu Józefowi powierzać opiekę nad nim. Będzie wzrastało dzięki łasce Bożej. Opiekun naszego Zbawiciela, tak jak opakował się nad nim, gdy on był dzieckiem, tak troszczy się także o wschodzące ziarna wiary, by z czasem przyniosli owoce łaski i zbawienia. Święty Józef jest też patronem i przewodnikiem rodzin, a to znaczy każdego z nas, bo jako rodzina jesteśmy przez niego kochani i dla niego ważni. On osiągnął doskonałość, dbając o ziemskie potrzeby Syna Bożego i Najświętszej Maryi Panny. I tak zdobył niebo. Sam Chrystus powiedział przecież: jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. W gronie świętych nie znajdziemy innego mężczyzny, który tak wiernie i z takim oddaniem służyłby Synowi Bożemu. Na kaliskim cudownym obrazie święty Józef przedstawiony jest razem z dziewicą Marią i małym Jezusem. Maria i Józef trzymają Jezusa za ręce. Mogłoby się wydać, że chcą go w ten sposób chronić, zatrzymać przy sobie. Ale można spojrzeć też inaczej. Życie ich obojga jest życiem dla Jezusa, jest służbą Jego misji. Dlatego to On, to Jezus trzyma ich za ręce i prowadzi. Przyjście Jezusa zasadniczo zmieniło życie ich obojga. Maria nie rozumiała, jak się począł, a tym bardziej nie wiedział tego Józef i chciał dyskretnie oddalić narzeczoną. Właśnie ze względu na to dziecko oboje zmienili swoje osobiste plany, zrezygnowali z własnych dążeń, zupełnie wyzbyli się egoizmu. Jest wiele takich rodzin, które są otwarte na życie, a przyjmując dziecko jako dar Boży, doznają poczucia wzajemnej więzi. To dziecko połączyło Marię i Józefa, zbudowało ich więź. Jego pojawienie się pomogło zrozumieć znaczenie życia dla innych, znaczenie miłości i wyrzeczenia. A wiele z tych rzeczy zaczyna się od drobiazgów, od małych rzeczy. Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate pisze: życie wspólnotowe, czy to w rodzinie, w parapii, we wspólnocie zakonnej, czy w jakiejkolwiek innej, składa się z wielu drobnych, codziennych szczegółów. Na tym polegało życie świętej wspólnoty, jaką tworzyli Jezus, Maria i Józef, której w sposób modelowy odzwierciedlało się piękno jedności trinitarnej. To samo miało miejsce w życiu wspólnotowym, jakie prowadził Jezus ze swoimi uczniami i ludźmi prostymi. Pamiętajmy, jak Jezus zachęcał swoich uczniów, by zwracali uwagę na szczegóły. Drobny szczegół, że na uczcie weselnej zaczęło brakować wina. Drobny szczegół, że zabrakło jednej owcy. Drobny szczegół,
że wdowa złożyła w ofierze dwa pieniążki. Drobny szczegół, posiadanie zapasu oleju do lamp na wypadek, gdyby oblubieniec się opóźniał. Drobny szczegół, aby zapytać uczniów, ile mają chlebów. Drobny szczegół, przygotowanie zażących się węgli, a na nich ryb, gdy czekał na uczniów o świcie. Wspólnota, która szczerzy drobnych szczegółów miłości, której członkowie troszczą się o siebie nawzajem i stanowią przestrzeń otwartą i ewangelizującą, jest miejscem obecności Zmartwychwstałego, który ją uświęca według planu Ojca. Dziś chcemy także dziękować świętemu Józefowi za opiekę nad Kościołem na całym świecie, podziękować za rodziny i prosić, by jego wstawiennictwo i troska towarzyszyła także naszym parapiom, wspólnotom oraz tym wszystkim, w sercu których zakielkowali dopiero ziarna wiary, nadziei i miłości. Święty Józef jest mistrzem tego rzemiosła, z wrażliwością doglądać procesu wzrostu od pierwszych kielków aż po owoce. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, stąd zrozumienia i za sprawę Ducha Świętego, przyjął całą znanie dziewicy i stał się człowiekiem, poszczególny również za nas, pod Ojcu Świętego, został i zmartwychwstał pierwszego dnia, jak wskazuje Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po drugiej przyjdzie prawa, sądzi siebie królowa, a królestwo jego nie będzie wrócą. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Chrzciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie zgromadzenie na wspólnej Eucharystii za wstawiennictwem świętego Józefa przedstawił Bogu nasze ufne prośby. Prawo do życia jest prawem każdego człowieka. Módlmy się za cały Kościół, za papieża Franciszka, za przewodniczącego dzisiejszej Eucharystii księdza biskupa Olgiera, za księży biskupów tutaj obecnych i wszystkich kapłanów, by w głoszonym Słowie Bożym zawsze odważnie stawali w obronie życia i w obronie godności rodziny. Ciebie prosimy, Jezu, Panie, nas, Panie.
Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego módlmy się za tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, aby mogli cieszyć się ojczyzną niebieską, oraz za sprawujących władzę w naszym państwie, aby święty Józef, wychowawca Pana Jezusa, wspierał ich swoimi łaskami i umacniał w swojej opiece. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku, pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Módlmy się o pokój na całym świecie. Dziś szczególnie pamiętamy o prześladowanych chrześcijanach, aby wszelkie konflikty zbrojne zostały zażegnane, a nieporozumienia, które powstały między ludźmi, były rozwiązywane na drodze pokoju, dialogu i poszanowaniu godności każdego człowieka. Ciebie prosi. Kto weźmie odpowiedzialność za miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Módlmy się za ludzi, którzy stają w obronie poczętego życia, nie idąc na żadne kompromisy, szczególnie za wszystkich lekarzy i polityków, którzy dają przykład wierności Bogu, Kościołowi, życiu i własnemu sumieniu. Niech święty Józef oręduje za nimi u Boga, aby byli dla świata światłem w swoim postępowaniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Głoście prawdę całemu światu. Módlmy się za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz założyciela tych mediów, ojca Tadeusza Rydzyka, aby dobry Bóg błogosławił wszystkim dziełom podejmowanym przez te media, a święty Józef wypraszał ofiarnych i miłosiernych ludzi wspierających wszelkie podejmowane inicjatywy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Józef nie wahał się zawierzyć Bogu siebie i swojej rodziny. Dzięki temu do końca wypełnił misję, jaką powierzył mu Bóg wobec Maryi i jej Syna. Módlmy się za nasze rodziny, a także za te, które wypoczywają na wakacjach, aby wpatrzone w przykład życia świętej rodziny z Nazaretu zawsze dbały o dobre wychowanie swoich dzieci, a w miesiącu sierpniu praktykowały cnotę trzeźwości. Ciebie prosi. Życie posiada nienaruszalną wartość. Każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Boga. Módlmy się za nas samych, za tych, którzy za pośrednictwem Radia Maryja, Radia Rodzina i Telewizji Trwam uczestniczą w dzisiejszej Eucharystii, aby tutaj w polskim Nazarecie każdy pielgrzym i każda rodzina mogli doświadczyć pomocy i miłości Boga za przyczyną świętego Józefa. Wszechmogący Boże, przyjmij pokornie modlitwy swego Kościoła, które zanosimy za przyczyną świętego Józefa i spraw, abyśmy umieli wdzięcznym sercem przyjmować nieskończone dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Niech to, co złożymy na stole Pańskim, będzie wyrazem naszego największego daru, daru naszych serc. Kwiaty dla świętego Józefa przynoszą pielgrzymi, którzy po raz pierwszy przybyli do naszego narodowego sanktuarium. Jest to wyraz wdzięczności Panu Bogu za obecność w tym świętym miejscu.
Przedstawiciele schroniska brata Alberta przynoszą chleb, owoc pracy rąk ludzkich. Prosimy, aby nigdy go nie brakło w naszej ojczyźnie. Bractwo świętego Józefa przynosi obraz świętego Józefa Kaliskiego jako dar wdzięczności dla księdza biskupa za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii i wygłoszone do nas Słowo Boże. Pielgrzymi przynoszą intencje, te zapisane i te, które kryjemy w naszych sercach, oraz intencje grupy internetowej świętego Józefa, patrona wszelkich spraw opiekuna rodzin. Przynosimy w darze Księgę Trzeźwości, w której od 20 lat przy naszym sanktuarium zapisują się wierni, wypraszając łaskę cnoty trzeźwości w naszych rodzinach. I na końcu przynosimy dary ofiarne, chleb, woda i wino. Przyjmij to wino i przemień je w krew swojego Syna. Jak woda łączy się z winem, tak połącz nas na wieki z Jezusem Chrystusem. Ofiary zbierane w czasie dzisiejszej Eucharystii w całości przeznaczone są na potrzeby i rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bóg zapłać za złożone ofiary. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech nam przyjmie ofiarę swoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na życie nasze i całego Kościoła świętego. Panie nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi, narodzonemu z Marii Dziewicy. Spraw, abyśmy za Jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godnie to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienie, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali
належне увельбени, благословили тень и выславяли, обходом чешвентему Юзефови, яко менже справедливого, далежго Богородицы девицы за облюбенце, а яко верного и ростропного слуги поставилась над своим родином, аби розтягнув отцовском опекен над почентим з Духа Святого, єднородзоним Сином Твоїм, нашим Паганом, Єсусом Христусом. Прес Него Твой маєстат, увельбяйон застемпи гонюлу, кто же завше сен радуйон в Твоєй обечности. Просими, аби наши глосы прилончилися ген до них, разом з ними и волаюць. Święty, 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 Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, oferujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud tu wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, mną niegodnym sługą Twoim, obecnymi z nami księżmi biskupami, na czele z księdzem biskupem Olgiertem,
oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Alfonsem Marią Liguorim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, осмелям и сень мовить. Ойче наш, Отче Небесный, нас, Пане, от зла вшелькего, и обдаш наши часы покоя, спомуж нас Своє милосердю, абысь ми завше вольні от греху и безпечны от вшелькего заменту, пелни надеи очекивали пшистя нашего Збавителя Иисуса Христуса. Пане Єзу Христе, Ти повідяла ж Своїм апостолом, покой вам зоставим, покой мум вам дає, просим і чинь, не зважи на грехи наші, леч на вярен Своєго Кощола, і згодне з Твоєн волєн, напелни го покоєн, и допровоз до пылной едности, который живешь и крулюешь на веки веку. Покой паганский нех совше бенче с вами. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Modlimy się. Боже наш Отче, в радостном урочисто святого Иосифа, сгромадилешь нас пред своим алтажу и поселилешь евхаристичным хлебом. Отаче нас завше свою опеки, ищешь в нас даров, которые от Тебе походят, через Христуса Пана нашего. Teraz do kaplicy cudownego obrazu świętego Józefa udadzą się księża biskupi, ojciec dyrektor Tadeusz wraz z księdzem Pawłem redemptorystą, z ojcem, który przybył, a także księża archidiecezji koweńskiej z Litwy, które towarzyszą księdzu biskupowi. Завершення родин і початку життя. Святий Йозефе, облюбленце Богородиці Марії, опікуня родин, твоїй ойцовській опіці повіжив Бог свого сина і його непохалянон маткен Маріян. З найвеншон милощон виполнілеш обов'язки тростливого ойца і опікуна найсвенчин родини. Пов'яжами ці родини і наше цодзенне праце, радощі і терпєння. Впровадь Єзуса до каждего дому, поміж пшіянзго всіхім людям, упрощ ласкен взаємної милощі, згоди і покою. Нех родина пшес удзел в Евхаристії і вспулнон модлітвен бенде Богем сильна і з Богем поконує цодзенне труднощі життя, ктуре чигайон, аби загродзіць пєнкну малжескєго і родзінего життя. Облубенче Марії Швенте Юзефе, в месьонцу серпню просімічень отшезвощ для нашего народу, для наших родин и нашей молодежи. Охраняй всіхі родини, в которых алкоголь стався єдиним зрудлем розв'язування проблем. В спосіб шегульний, поляцами ці всіхі матки в стані благословеним, которые сягаюн по алкоголь. Нех їх менжове на твій взор, Юзефе Швенти, бендон для них вспарцем і остаюн в трудним часі. Нех не намавяюн до зла, ані не ченстуюн алкоголем, аби їх дєчі могли уродічен здрове і сильне. Юзефе Швенти, просімічень, также обдаш наше серце милощон і вразливощон. Науч нас отачець опікан кожне почене життя, аби дітям, котрим переказано життя, дозволено ще народить. Святий Юзефе, справ, аби діти могли доростати в родзинах певних милощі і покою, где Бог, гонор і ойчизна бендон становили найвище вартощі, указуюнце годность чоловіка от самого починця до натуральної смерті. Святий Юзефе, опікуня родин,
módl się za nami. Z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kochani pielgrzymi, dzisiaj Ojciec Święty Franciszek tak pięknie mówił o rodzinie. Jaka to ważna instytucja. Każdy z nas urodził się w rodzinie, posiada rodzinę. My dzisiaj tutaj u Świętej Rodziny mamy zaszczyt gościć dalekich pielgrzymów. Ksiądz biskup z księżmi, dziekanami. Rzeczywiście, odległość ogromna, ale ja zdradzę sekret, jak to się stało, że ksiądz biskup, bo jest Litwinem, ale ma duszę polską. Jest bardzo młodym człowiekiem, tyle kapłaństwa, co ja biskupstwa. Ale w życiu, zresztą nawet gdybym tego nie powiedział, to się czuło na mszy świętej, skończył wyższą uczelnię muzyczną, uzdolniony muzycznie. I właściwie krótki czas, wszystkie etapy w kapłaństwie przeszedł. Jako katecheta, jako wikariusz, jako profesor seminarium, jako wikariusz generalny i ma rok biskupstwa. Zapraszałem go, jak był biskupem pomocniczym, a przyjeżdża jako zarządca diecezji, administrator. I studiował w Niemczech, a że ma duszę polską, jeździł do polskiej misji, do Polaków w niedzielę odprawiać, pomagać księdzu. Ten ksiądz jest tutaj obecny, wtedy był proboszczem w Hano. Wszędzie, gdziekolwiek jest, no jakby ciągnie go do Polaków i dlatego dzisiaj jest tutaj obecny. I bardzo serdecznie księdzu biskupowi dziękuję za to przybycie. Bardzo dziękuję. Wszystkim księżom obecnym, księżom biskupom naszym, mimo że wakacje, biskup Stanisław przerwał wakacje na jeden dzień, żeby być z nami. Gorliwy czciciel świętego Józefa i przykład gorliwości dla nas wszystkich.
wszystkim pielgrzymom, księżom, siostrom zakonnym, wam umiłowani bracia i siostry, zwłaszcza tym, którzy z daleka przybyli. Tak się składa, że dzisiaj wspominamy tych, co polegli w Powstaniu Warszawskim, ale też dzisiaj jest szczególny dzień założyciela Ojców Redemptorystów. Wszystkim ojcom bardzo serdecznie dziękujemy, na czele z ojcem Tadeuszem, za tyle lat wierności świętemu Józefowi Kaliskiemu. I śmiem to powiedzieć, że nie byłby tak znany w świecie, gdyby nie ojcowie redemptoryści. Telewizja Trwam. Wielu, wielu Polaków na całym świecie łączy się z nami w modlitwie. Bardzo serdecznie dziękuję i w tym święcie, ja nie będę mówił o świętym Alfonsie Marii, myślę, że ojciec Tadeusz to powie, a teraz proszę was o modlitwę za tych, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ojcze dyrektorze, bardzo proszę. Kochani, dziękujemy bardzo księdzu biskupowi ordynariuszowi, księżom biskupom i biskowna, tak, księżom. Pięknie, co? Nieładnie? Pytałem się teraz księdza Kustosza i księdza prałata Szkopka, ile razy myśmy tu już byli? Ksiądz prałat Jacek Kustosz mówi, że 186 raz. Wyobrażacie sobie? Wy śpicie, nie? Śpicie, tak? No. 186 raz. Taka, to jest poważna praca, jak tak patrzę na tych młodych ludzi. Już pani zapomniałem imię nawet. Ala, góralka, no, z Tatr. Tatry. I wylądowała w Toruniu. A pan Warmia, prawda? Z Warmii. A tam nie wszystkich wiem. Ale to nie piękna młodzież? Prawda? To wszystko nasi absolwenci, kochani. To wszystko nasi absolwenci, ale nie tylko oni. Ten ksiądz, który tak się uśmiecha, też absolwent naszej uczelni, prawda? I to bardzo dobry, naprawdę. Profesorzy upominali się, wyraźnie promotorzy, o wyróżnienie. Z wyróżnieniem. Także księży, co najmniej prałatem bym księdza zrobił. Od razu. Tak. Nie, ale to jest sama radość, kochani. Widzicie, ile radości? Prawda? Dzisiaj taki dzień bardzo poważny, bo to jest rocznica powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. Tylu dzielnych ludzi powstało, żeby Polskę ratować przed następnym totalitaryzmem. Najpierw Niemcy, a później Rosjanie, właściwie to komuniści, prawda? I zobaczcie, tylu zginęło. Widzieliście to, nie widzieliście tej godziny, ale dzisiaj jest śpiewanie piosenek niezakazanych. Razem z prezydentem i tak dalej w Warszawie. Telewizja Trwam też będzie to transmitowała. A w Radiu Maria będzie różaniec, także będzie można. Nie wiem, jak sobie poradzą wszyscy jednym okiem w różanie, tego
uchem różaniec, okiem na te piosenki, ale to tak jakoś albo później wypuścić je. W każdym razie taki dzień, niezwykły dzień dla nas Polaków, ale tylko tak tacy ludzie powstają. Ja przepraszam, jeżeli księży biskup pozwolą, ksiądz biskup ordynariusz, co robić, żeby tak było? Co wy na to? Co robili, jak Polska upadła? Upadła Polska, rozbiory. Co robili? Szkoły dobre. Czy nie tak? A jak Polska powstawała w 1919 rok, to znalazł się taki ksiądz, tak? Idzi chyba Radzikowski, dobrze mówię? Radziejewski, tak. Założył KUL. I ilu fantastycznych ludzi stamtąd wyszło. Szkoły zakładać, szkoły posyłać do dobrych szkół, a nie do szkoła taka idą. I później wraca kto? Niewierzący. W tych szkołach w Polsce jest pełno jeszcze starych marksistów. Ten marksizm przechodzi z ojca na syna. Tak. Znamy te przypadki, nie będę teraz o tym mówił, tego jest dużo i katolicy powinni dbać dalej o wychowanie własnych dzieci, bo wiarę stracą, idą do takich szkół. No, także mówimy do wszystkich, kochani, do wszystkich. Teraz patrzymy, jak ta rewolucja idzie, ten chaos wprowadzają, zauważacie? Te sodomskie marsze. Przecież to się normalnie, to się powinien wstydzić, że jest jakimś tam homosiem czy kimś, nie? No nie powinien się wstydzić? Przecież to nienormalne. A oni o nas mówią konserwatyści, mówią. My nie konserwatyści, tylko normalni. Normalne albo nienormalne. I tam to nienormalne, im wszystko wolno. Wszystko wolno. W Białymstoku to było, tylu policjantów ochraniało tamtych, ilu nawet tamtych tylu nie było, a tylu policjantów, no. Ale katolików to nie ochraniają. Zobaczcie, jak Matkę Bożą sponiewierali, robili coś? To czy w Polsce naszej katolickiej, prawda, co robili? Czy kogoś ścigali? Wiecie, jaki mam prokuratorów? To powiem przy księżach biskupie. Ja dostaję raz po raz takie ostrzeżenia, zabijemy cię, jak tam się pojawisz, czy tam, czy albo te wyzwiska. Ja nigdy nie wnoszę tego do prokuratury, bo szkoda czasu, prawda? A tam, pomodlę się za tych krzyżyk i alleluja i do przodu. Ale ludzie świeccy wnoszą i wiecie, dostaję z prokuratury później, dostaję takie do wiadomości. Oddalają to, bo to jest mała szkodliwość społeczna. Jakby tego ojca Rydzyka zabili, mała szkodliwość społeczna. No tak, tak. Co tam ja? Ale inni są. Mała szkodliwość, aby katolika zabili, mała szkodliwość społeczna. Ale jakby takiego, kto co bałagan robi, zabili, to szum tam uderzyli, którego się trochę poszturchali. No nie tak było? Jak chłopaki mają coś przeciwko sobie, to nie tak było, prawda? No nie w porządku, no ale... Ciekawy jestem, czy tu mężczyźni nigdy się nie bili z chłopakami w szkole. Pan pewno się nigdy nie bił. Ja tam biłem się raz. Raz bardzo porządnie. My mieliśmy takiego donosiciela. Donosił na mnie i wtedy... A to była piąta klasa chyba. Nie, wtedy już nie wytrzymałem. Wicekomendant nas rozdzielał. Tak. Także, ale to jest chyba... Tak, w każdym razie zobaczcie, jak to nienormalne. Także wychowywać i tyle. Jest, mamy się czym cieszyć i do roboty mamy. A ja mam dzisiaj, kochani, dzisiaj świętego Alfonso Marii de Liguorego. To jest, jak powie się święty Alfons, to tak krzywią się. Jeden taki był na religii chłopaki, w Gliwicach to było. Ojciec nasz jest w habicie i takie medale mamy przy różańcu. Z jednej strony Najświętszy Odkupiciel, z drugiej strony święty Alfons. I taki chłopak po pierwszej komunii pyta się tak, co to jest? A to, co to jest? A mówi to święty Alfons. A ty popatrzył, o ten to musiał być gałgan. Co? Skąd to? Bo pamiętacie, co ze Alfons? Co to znaczy?
sutener w Polsce. A wiecie, jak to było? To było jeszcze w XIX wieku. Louis to był sutener. Takie Louis, nieraz mówią tak podobne słowo, tak, ale Louis, takie imię. I wtedy wystąpił 93 lata po śmierci, 96 lat po śmierci świętego Alfonsa, który to był bardzo wybitny teolog, biskup wybitny. Dużo dobrego zrobił, uporządkował sprawy. I otóż tam wtedy wystąpił taki Aleksander Dumas junior i napisał książkę, komedię napisał Monsieur Alphonse, czyli Pan Alfons. I po tym w Polsce na przykład zaczęło się wycofywać, żeby tego imienia nie dawać. Bo masoneria tak robi, odebrać imię dobre komuś, to jest masoneria. To był też mason wysokiego stopnia, jego ojciec także. No, i żebyśmy wiedzieli, to jest wielki święty, a nie jakiś, tak. To masoneria odebrała imię. Masoneria odbiera dobre imię. Teraz na przykład widzicie, jak świętemu Janowi Pawłowi II chcą odebrać dobre imię. I Maksymilianowi Kolbe, jak chcieli odebrać dobre imię. Nawet go mówili dekanonizować, odwołać, że jest święty. O świętym Janie Pawle II też takie są, z zachodu przychodzą od tych gałganów takie tam wezwania, żeby go odwołać, nie jest świętym. Dlaczego? Bo tyle dobrego robił, mszczą się. I święty Alfons też tak, a ponieważ dzisiaj jest świętego Alfonsa, dlatego takim książeczki dzisiaj ojciec ksiądz Kustosz jest gotów rozdawać, takie małe, Rozmawiaj z Bogiem, poradnik modlitwy dla młodych, za darmo. Ale pomódlcie się o powołania za nas, dobrze? Westchnijcie o dobre powołania liczne i żeby się nikt nie cofał przeciwko tym, co taki bałagan, chaos chcą zrobić, nie? I żebyśmy wiedzieli, co jest co. Także tego życzę i to w prezencie. Ale to za wasze pieniądze. A wiecie jak? Z tego 1% rozdajemy książki. To jest taka cieniutka, rozdajemy grubsze też. I to jest ewangelizacja i dalej możemy to robić. Bardzo dobra książka, ale nie starszy może przeczytać, ale to obowiązek dać młodemu, dobrze? Babcia daje wnukowi z uśmiechem, ucałuje wnuka, przytuli i masz. Dobrze czy nie? Babcie niosą dalej wiarę, Ewangelię. Dziękuję, za długo już było, ale to tak, ponieważ za długo, to zaśpiewajmy sobie na koniec. I idziemy z humorem, z radością, bo mamy dużo dobro zrobienia w świecie. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, dobry dla mnie jest. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, dobry dla mnie jest. On kocha nas, On kocha nas, On kocha nas, dobry dla mnie jest. Niepiękna młodzież dla nich. Dziękujemy wam, że tak się męczycie i tak służycie i że robicie tą telewizję. Nowych ludzi plemię, prawda? Bóg zapłaci.